dla mnie szczególna chwila. To nie tylko dwudziestolecie powstania, funkcjonowania powiatu kazimierskiego. To dla mnie prawdziwe święto samorządu, to prawdziwe święto samorządności. Dlatego z dużym wzruszeniem tu stojąc przed wami, dziękuję za to, że przyjęliście to zaproszenie i bardzo serdecznie wszystkich witam. Chcielibyśmy bowiem minutą ciszy uczcić pamięć tych samorządowców, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, a którzy cząstkę własnego życia i pracy związali z powiatem kazimierskim. To, czy to nasze bogactwo, dające szanse na rozwój naszego regionu, zostanie wykorzystane, zależy od nas samych. Posiadamy, a w zasadzie gmina posiada status miasta uzdrowiskowego. Mamy koncesję na eksploatację złoża. Mamy świadectwo dostępności i używalności tej wód dla celów leczniczych. Ale uzdrowiska nie zbudują samorządy. Uzdrowisko może tylko i wyłącznie zbudować przedsiębiorcy. I to o bardzo dużych możliwościach finansowych. Tak zwany duży kapitał. Ale tym przedsiębiorstwom należy stworzyć możliwości prawne i uzbroić tereny do inwestowania. A takie możliwości w Kazimierzu istnieją i wiemy, że takie grunty są, którymi właścicielem jest i powiat, i gmina. Jest to obszar blisko 100 hektarów gruntu. Ale by tak się stało, musi być nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Trzeba ziemię odrolnić i uwolnić od nadzoru konserwatorskiego. To trudne zadanie, szczególnie to ostatnie. Szanowni Państwo, nie chcę się rozwodzić za długo. Przyjechałem po to, żeby Wam się pokłonić. Podziękować za to, co robicie w małych ojczyznach, na wsiach, ale nie mogłem sobie odmówić wielkiej przyjemności i robię to z autentycznym, nieskrywanym entuzjazmem i przyjemnością przybyć do przyjaciół. Tak nazwa mnie pan starosta, ale tak się czuję. Ale tych rzeczy, które udało nam się zrobić, jest naprawdę dużo. Nigdzie poza Europą Zachodnią samorządu terytorialnego nie ma. Na Zachodzie ludzie mają możliwość kierowania władzy centralnej, a także władzy lokalnej. Nawet w tych krajach, gdzie są monarchie, to są monarchie konstytucyjne i tam zawsze prawo określa i następstwo tronu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest przejrzyste bardzo. Ale także mają możliwość kreowania władzy lokalnej. Musimy mieć świadomość, że nie da się obronić tej zachodniości naszego państwa bez samorządu terytorialnego. To jest niemożliwe. To nie jest tylko moje zdanie. Zarząd Związku Powiatów Polskich uhonorował waszego starostę, mojego przyjaciela, statuetką samorządowca dwudziestolecia. Przyjmij, Janku, tutaj wejdź na scenę. Thank you.
za te 20 lat i prosimy o następne 20 lat. Jesteś młody, bo masz teraz 20 lat. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję za całe 20 lat, tym, że 8 szczególnych, ale całe 20 lat. Agencje w samorządzie powiatowym pracowali. Pan Marek Augustyn, pani Krystyna Kliber, pan Adam Bodzioch. Jak to jest, że młode dziewczyny i stare chłopy? Wygląda dziewczyny, jakbyście zaczęły pracę w wieku 5 lat. Dziękujemy. Bo nikt nie uwierzy, że macie 20-letni staż. Niemożliwe. 15. Wrzucę was w całości, jesteście śliczni. Myślisz, że uda mi się zejść ze sceny? O własnych siłach. Nadrabiałeś, chłopie, przez te 20 lat? 15. 15, ale wystarczająco, no rozrabiałeś jak za 20. Wyglądacie tak ślicznie, że będę miał 1000 maili. Te młode dziewczyny to kto? Tak będzie, na fejsie szaleństwo. Braknie dla Waldka. Ale w domu rodziny się zdziwią. No, naprawdę. Starożytni Rzymianie wypowiedzieli: verba volant, scripta man. I że powrócisz tu, gdzie płonie słońcem brząz i głóg, gdzie cienie brzóz.